Moduł piąty, lekcja piąta. Plansza. U góry pasek w szarym kolorze. Na nim biały napis. Moduł piąty. Poniżej na białym tle spis treści. Lekcja pierwsza. Jakie relacje budujemy w mamie? Lekcja druga. Jak budować relacje w mamie? Lekcja trzecia. Jak budować społeczność mamu? Lekcja czwarta. Nowe osoby w mamie. Lekcja piąta. Wydarzenia, które integrują mieszkańców. Po lewej stronie planszy rysunek kobiety z turkusowymi włosami w okrągłych okularach i szarym swetrze. Przed nią pomarańczowy laptop. Wyróżniony jest napis. Lekcja piąta. Wydarzenia, które integrują mieszkańców. Przy białym blacie siedzi kobieta w niebieskiej koszuli. Ma brązowe włosy do ramion. Na nosie prostokątne okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami. Na blacie po jej prawej stronie stoi otwarty laptop. Za nią w tle biały regał z książkami i roślinami. W tej lekcji, ostatniej już w module dotyczącym budowania relacji i społeczności mamie, przyjrzymy się dużym wydarzeniom. Wydarzeniom, które warto zorganizować w taki sposób, aby faktycznie integrowały ludzi. Dlaczego jest to wyzwanie i jak zrobić to w praktyce? Te tematy przed nami. Dużo już przyglądaliśmy się temu, jak wygląda w praktyce budowanie relacji w mamie, koncentrując się głównie na relacjach indywidualnych lub na małych grupach, ale również na społeczności mamu, ale rozumianej właśnie jako te osoby będące tutaj w centrum, zaangażowane w działania mamu. Jak do tego mają się duże wydarzenia? Wydarzenia, bez których trochę nie wyobrażamy sobie pracy animacyjnej, pikniki, imprezy osiedlowe, wszystko to, co zapewnia nam dotarcie do większej liczby mieszkańców. Czy to są narzędzia do tego, żeby wykorzystać je w mamie dla naszych celów związanych z integracją? Tak, nawet jeśli budzi to Twoje wątpliwości, to odpowiedź jest pozytywna. Dlaczego? Dlatego, że osiągamy w ten sposób trzy ważne dla nas rzeczy. Plansza. U góry pasek w szarym kolorze. Na nim biały napis. Moduł piąty, lekcja piąta. Poniżej na białym tle napis. Wydarzenia, które integrują mieszkańców. Pod spodem w punktach. 1. Narzędzie do pokazywania idei i charakteru mamu, do komunikowania się z mieszkańcami. 2. Budowanie współpracy w społeczności mam. 3. Pretekst do spotkania się i nawiązywania indywidualnych relacji. Po pierwsze, docieramy w ten sposób do mieszkańców. Faktycznie piknik w środku osiedla, który jest widoczny i słyszalny w miejscu, w którym ludzie po prostu przechodzą na co dzień, będzie fajnym sposobem na to, żeby pokazać mieszkańcom, że jesteśmy, że coś się dzieje, złapać ich uwagę i zainteresować. Będzie to też fajny temat do komunikowania się w mediach społecznościowych czy zainteresowania naszą działalnością mediów tradycyjnych. To jeden aspekt. Drugi to taki, że większe wydarzenie będzie dobrą okazją do tego, żeby osoby i grupy działające w mamie zrobiły coś wspólnie, zrobiły pewne przedsięwzięcie wykraczające poza grono tych osób, z którymi spotykają się na co dzień, regularnie, w jakichś swoich cotygodniowych spotkaniach. I to będzie ten aspekt, który będzie nam pomagał budować społeczność, o czym już trochę wcześniej opowiadałam. No i trzeci element, na którym przy tych większych wydarzeniach będzie nam być może nawet najbardziej zależało, to tworzenie sobie znowu pretekstu i okazji do spotkań indywidualnych z nowymi mieszkańcami, z takimi, którzy sami z siebie do mamu do tej pory nie przyszli. Pytanie zatem jest nie, czy organizować większe wydarzenia, ale jak organizować. Plansza. Logotypy. Fundusze Europejskie. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. Napis. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.